Hejka moi drodzy, witajcie w moim kolejnym woolcaście. Ja, moja nowa fryzura, moja nowa kamizelka i obrazki, jak widzicie, tutaj w końcu zostały zawieszone, a dużo czasu potrzebowały, żeby w końcu tam zawisły, więc się cieszę. Jak oglądam vlogi moich koleżanek, to zauważyłam, że one się tak pięknie, ładnie przedstawiają za każdym razem na początku, a ja nigdy tego nie robię, więc kto tutaj jest pierwszy raz? Ja mam na imię Dagna i prowadzę vlogi o tematyce dziewiarskiej. Pokazuję, co mam na drutach, co zrobiłam, jakie są moje drutowe przemyślenia. Mam na kanale różne filmy instruktażowe, z których można się nauczyć na drutach robić proste rzeczy lub mniej proste. Rozpisuję wzory dziewiarskie, organizuję różnego rodzaju rzeczy, które dzieją się we Wrocławiu, jak spotkanie, jak targi i inne tego typu historie. Więc tak, zapraszam. Słuchajcie, dzisiaj jest trochę do poopowiadania, ale też tak naprawdę skupimy się też na tym, na czym skończyłam mojego ostatniego vloga, a tak naprawdę nie spodziewałam się, że w ogóle to tak wyjdzie, że to będzie ala, wiecie, ala taki Outlander, że kończy się jeden odcinek serialu i już chcę oglądać kolejny, no bo co tam się będzie działo? A ja powiedziałam, że będą małe zmiany i wy wszyscy zaczęliście się zastanawiać, co to za zmiany i w ogóle kiedy następny woolcast i tak dalej, i tak dalej. Zaraz wam o nim, moi drodzy, powiem. Na początek chcę wam pokazać moją nową fryzurę, oczywiście ją widać, więc tak, to było ostre cięcie, ale powiem szczerze, że to i tak cud, że jeszcze się nie ścięłam na zero, bo to jest mój plan, żeby kiedyś to zrobić. Na razie takie mocne cięcie zrobiliśmy, które bardzo mi się podoba i jest dla mnie czymś nowym. I ja powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o jakieś nowe fryzury, czy jakieś takie mocne cięcia właśnie, albo coś, to w ogóle mnie to w ogóle się tego nie obawiam, w ogóle się nie przejmuję efektu, jaki będzie po. Zawsze jest to jakaś taka zmiana i jest to duża zmiana, bo jest to zmiana w wyglądzie, więc powinna być to taka zmiana, gdzie zawsze powinniśmy się czegoś obawiać, ale ja się nigdy nie obawiam, bo dla mnie to jest coś nowego, coś fajnego, coś ciekawego. Zmiany są zawsze dobre, więc pamiętajcie, że jeżeli chcecie coś zrobić ze swoimi włosami, to nie czekajcie, tylko po prostu idźcie i róbcie, bo jeżeli rzeczywiście już myślicie o takiej zmianie, to nie ma sensu czekać, nie ma sensu odkładać, tylko po prostu idziecie, zmieniacie włosy i tak odrosną. To tyle na temat włosów. Słuchajcie, wiem, że też chcecie wiedzieć coś na temat mojej kamizelki, ale ja wrócę do niej i powiem wam trochę więcej. Obrazki, które czekały, albo plakaty, które czekały na zawieszenie, są już na swoim miejscu. I na pewno jesteście zainteresowani. Plakaty kupiłam u Natalii w Na Sztuki Studio, które mi się bardzo, bardzo podobały. Natalia ma 4 do wyboru, ja wybrałam 2. I są naprawdę świetnie, fajnie wyglądają. Jeżeli chodzi o ramki, kupiłam je w Ikei. To są takie zwykłe, proste ramki, znajdziecie je od razu i wczoraj albo przedwczoraj je zamontowaliśmy, tak, i jesteśmy bardzo zadowoleni, że tutaj wiszą i to będzie generalnie taka ściana plakatowa, różne tak, jakieś obrazki będą się działy, więc jak będziemy mieć więcej, to więcej sobie tam zamontujemy. To jeżeli chodzi o plakaty i słuchajcie, tak, kawka oczywiście jest w kubeczku, kubeczek dostałam kiedyś od Gosi. I dzisiaj jest. To jest znowu filiżanka. Ostatnio też wam pokazywałam filiżankę, ale to też jest filiżanka bez spodeczka. Spodeczek gdzieś tam leży. Więc kawka. Tak, słuchajcie, porozmawiamy sobie o tym, na czym skończyłam, może na początek, bo to jest chyba najważniejsze i to was wszystkich najbardziej interesuje. Ja się obawiam, że może być dzisiaj mocno chaotycznie, bo ja po prostu mam dosyć dużo ostatnio na głowie przed targami, nie będę ukrywać, i po prostu bardzo się kotłuję tutaj w środku, tu się mocno kotłuję, więc jeżeli będzie chaotycznie, to wybaczcie mi, ale mam nadzieję, że wszystko będzie po kolei i tak jak trzeba. Więc jeżeli chodzi o te zmiany, o których wam ostatnio mówiłam, długo o nich myślałam, ale one też
one też przyszły dlatego, że ja potrzebuję tej zmiany, ja chcę się rozwijać i ja jako marka też chcę się rozwijać, chcę iść do przodu i dlatego musiałam podjąć krok, jeżeli chodzi o tę zmianę. Myślę, że wielu osobom ta zmiana się nie spodoba i też wiem, że może być wiele negatywnych komentarzy na ten temat, ale no nie mogę czasami, no tak musiałam postąpić po prostu, o, tak musiałam postąpić i to jest taka zmiana, że wiele osób już zaczęło się mnie pytać, bo zaczęliście zauważać ją w moich wzorach, czyli do tej pory nie miałam nic przeciwko, abyście sprzedawali rzeczy wykonane na podstawie moich wzorów, ale ta sytuacja się właśnie zmieniła. Zmieniłam tę informację we wzorach, że już jakby nie pozwalam, ale to też nie jest tak, że nie pozwalam, ponieważ mam dla Was alternatywę. I to też jest tak, ciężko jest mi o tym mówić, ponieważ jeszcze niedawno, wydaje mi się, że rok temu rozmawialiśmy na ten temat, jeżeli chodzi o inne projektantki, dlaczego one nie zgadzają się na sprzedaż rzeczy wykonanych na podstawie ich wzorów i ja wtedy tego nie rozumiałam, mimo tego, że znam te powody, każda z tych osób ma jakiś swój powód i każdy z tych powodów jest jakby do zaakceptowania i okej. Ja wtedy, na tamten moment, nie miałam żadnego powodu, by Wam, nie wiem, zabraniać, to jest głupie słowo, to jest takie słowo, nie, ono tutaj nie pasuje, ale żeby, nie chciałabym, żebyście robili czegoś, żebyście sprzedawali rzeczy na podstawie moich wzorów i teraz to się rzeczywiście zmieniło. Z pewnego powodu, ale o tym powodzie powiem Wam jeszcze kiedy indziej, kiedy już będę gotowa. Na ten moment mogę Wam tylko powiedzieć, że mam dla Was alternatywę i ta alternatywa to jest właśnie to, że ja jako marka chcę się rozwijać i jeżeli macie ochotę sprzedawać rzeczy na podstawie moich wzorów, to tak, ale pod warunkiem, że jakby wejdziemy we współpracę razem i w tym momencie, jeżeli będziecie wykonywać rzeczy na podstawie moich wzorów, to możecie to robić, ale jest parę warunków. Jeden z tych warunków jest taki, że no po pierwsze musicie to zgłosić ze mną i musimy to jakoś ustalić. Po drugie, ta rzecz nie może być wykonana z innego materiału niż jest sugerowany we wzorze. Nie może być również cena niższa niż sugerowana przeze mnie oraz nie może być przy takiej rzeczy metka z Waszą firmą, tylko z moją firmą. I w tym momencie daję Wam też pomysł na Wasz biznes. Tak sobie później to wymyśliłam, że jak już wymyśliłam to te wszystkie rzeczy, to doszłam do wniosku, że jest to idealny pomysł na Wasz biznes, jeżeli ktoś miałby ochotę, proszę bardzo, możemy to załatwić w taki sposób, jeżeli macie chęć, to zapraszam. Ja oczywiście dopracowuję jeszcze te wszystkie historie, więc trochę to wszystko potrwa, ale taką już macie propozycję z mojej strony, więc jeżeli chcecie, to zapraszam. Dobrze. Poza tym myślę, że to jest fair. Ja myślę w ogóle, że to jest fair, że no jednak jest to coś takiego, no nie wiem jak to wytłumaczyć, ale jest to, ja chcę budować moją markę i jeżeli Wy będziecie sprzedawać rzeczy na podstawie moich wzorów robione z akrylu za super tanie hajsy i bardzo często, gęsto nie podpisując, że jest to zrobione z mojego wzoru, moja marka na tym upada, a ja chcę rosnąć, więc uważam, że jest to fair, możecie, ale na takich zasadach. Tak. Dobrze, przejdźmy do kamizelki, bo kamizelka jest to coś, co Was wiem, że interesuje. Ona mi, no to jest taka kamizelka, zobaczcie, ja Wam pokażę, proszę bardzo, kamizeleczka, tak, warkocze. Kamizelka nazywa się Oxford West.
I ja już nawet nie pamiętam, ale ktoś kiedyś mi powiedział, że fajnie by było, żebym zrobiła, jak robiłam sweter Montenegro, że fajnie by było, jakbym ten sweter Montenegro zrobiła właśnie z takimi paskami, że byłoby w ogóle idealnie. No i tak po prostu powstała ta kamizelka, że pomyślałam sobie, ona na początku miała się nazywać w ogóle Montenegro West, no bo ona ma tutaj te same warkocze, ale z racji, że właśnie te paseczki tutaj są, no to to mi tak idealnie pasowało, żeby to tak, żeby ją tak nazwać. Kamizelka wyszła mi idealna, po prostu jest genialna i odkąd zrobiłam tą moją pierwszą kamizelkę Simply the West, to uwielbiam kamizelki, kamizelki są świetne, a ta jest po prostu, uwielbiam ją, jest świetna, ona jest taka obcisła, ale jest taka bardzo nie krępująca ruchów, jest normalna i w ogóle na sobie nie czuję, jest bardzo miła i jest bardzo, bardzo przyjemna. Zrobiłam ją z włóczki Double Sunday od Sadness Garn. I bardzo fajnie przerabia się tę włóczkę. To jest włóczka na druty 4 mm. Bardzo przyjemnie przerabia się tę włóczkę, naprawdę super się pracuje nią. I tutaj jeżeli chodzi o kolory, bo może będziecie zainteresowani, to jeżeli chodzi o ten biały, to ten biały to jest 10-12. To jest ten kolor. 10-12, a ten niebieski, ale to nie jest niebieski, to jest taki brudny niebieski, brudny szary albo szaro-niebieski, nie wiem jak to powiedzieć, to tutaj mamy 60-51. 60-51, jeżeli ktoś z Was ma ochotę, proszę bardzo. Ja robię tę samą kamizelkę już w drugą stronę, czyli kolory są w drugą stronę, zobaczcie. Tak to wygląda. O! I ona będzie większa, czyli to będzie kamizelka rozmiar większy niż ta, którą ja mam na sobie. I wiem, że wiele z Was czeka, aż ja w ogóle napiszę wzór, aż będą testy i tak dalej, ale chyba to wszystko stanie się po targach, bo naprawdę no jest ciężko, więc myślę, że po targach już to wszystko ładnie, pięknie ruszy. Ale też chciałam Wam powiedzieć tutaj jedną ważną rzecz, ponieważ napisałam Wam o tym na Instagramie i na Facebooku pod postem, że no, jak skończyłam tę kamizelkę za pierwszym razem, to była taka sytuacja, że pewna rzecz mi się tutaj nie podobała. Ona się jakoś tak niefajnie układała, więc musiałam ją spruć. Połowę, całą połowę kamizelki, ten przód i tył, sprułam. I wyobraźcie sobie, to była kamizelka zablokowana, co oznacza, że ona była wyprana. Wyprana i zablokowana, więc jak ją prułam, to wiecie, jakie były, jaka była ta włóczka. Włóczka była taka, jak taki makaronik chiński. I powinnam ją wyprostować. Powinnam tę włóczkę wyprostować i tak. I wtedy powinnam zacząć pracować jeszcze raz, ale ja tego nie zrobiłam, zaryzykowałam. I nie zrobiłam tego. I właśnie o to mi chodziło, bo wiele z Was pisało mi, że tego nie widać tutaj przy kamizelce. No nie widać, ja wiem, gdzie to jest, ja wiem, gdzie jest ta różnica. Nie widać jej bardzo, ale też chcę Wam powiedzieć, ponieważ wiele z Was mi pisze, że Wy nie prostujecie włóczki, albo w ogóle nie wiecie, o czym ja mówię, więc o to chodzi, że jeżeli już macie zablokowany produkt i go prujecie, taki zablokowany, wyprany, to powinno się tą włóczkę wyprostować, odświeżyć i dopiero wtedy na nowo pracować. Bo jeżeli ona jest taka poskręcana, to ten ściek wyjdzie Wam taki trochę krzywy. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie tę różnicę. O, to jest na pewno tutaj. A tutaj nie było prute. Nie wiem, czy to zobaczycie. Jak nie, no to dobrze. No, w każdym razie tak Wam właśnie mówię, że powinnam ją wyprostować, a tego nie zrobiłam. Druga kamizelka powinna być gotowa już dawno temu, ale tak, ale nie jest. Nie jest. Ale będzie. Wiem, że chcecie, żeby ona była jak najszybciej zrobiona, więc no będzie na pewno niedługo skończona. Zaczęłam jeszcze robić czapkę. To jest taka czapka w kolorze magenta. To jest bardzo, słuchajcie, bardzo popularny kolor w tym roku i mi się bardzo podoba, chociaż
No mi się bardzo podoba do robienia i do noszenia chyba też, bo ja osobiście uważam, że jak się ma czarne płaszcze, szary płaszcz, czarny płaszcz, jakieś ciemny szalik albo coś, to taka czapka bardzo fajnie zrobi takie, wiecie, coś takiego ciekawego. I tę czapkę robię z włóczki Sunday od Sadness Garn. I jest to kolor 4600. I robię tę czapkę nie dla siebie, ja ją robię dla kogoś w prezencie, dla pewnego szewca, co to bez butów chodzi. Ciekawe, czy będzie wiedzieć, że to właśnie o tę osobę chodzi, więc robię taką czapeczkę. Mam nadzieję, że skończę ją szybciutko. Robię ją na drutach 2,75 i bardzo mi zależy, żeby skończyć ją jakoś do targów. No i jeszcze jedna czapka, którą skończyłam, to jest moja czapka, słuchajcie, do biegania, już ją skończyłam, tak ona wygląda. Ma ona takie podwójne rondo, zobaczcie, nie wiem, czy tutaj widać, tutaj jest szef, o, i tutaj jest podwójne rondo, co oznacza, że widzicie, tutaj jest podwójna i ona nie jest cała taka podwójna, tylko właśnie dotąd. Taka prosta czapeczka. I na tą czapkę będzie film instruktażowy. On już generalnie jest gotowy, on miał wyjść w weekend, ale nie wyszedł, bo się po prostu nie wyrobiłam, już jest zmontowany, po prostu muszę go wrzucić na kanał i on już jest gotowy, więc będzie można zrobić sobie taką czapeczkę. Ja myślę, że dzisiaj ją przetestuję. Myślę, że dzisiaj przez to jest piękna pogoda, naprawdę niebo bez chmurki i jest chyba mroźno nawet, chyba jest na minusie, ale ja lubię taką pogodę, więc spoczko. No i zobaczymy, jak się sprawdzi. To jest włóczka Dye Dye Dan, Cozy Merino, ile dobrze pamiętam, tak się nazywała i mamy 85% Merino i 15% Nylon. Jeżeli trochę więcej chcecie wiedzieć na temat tej włóczki, to mówiłam o tym w poprzednim Woolcastie, ale chyba nie powiedziałam nic więcej, jak mówię Wam teraz. No i na pewno powiem o tej włóczce już przy samym filmie, jak będziecie film oglądać, to tam się też dowiecie czegoś na temat tej czapki. Tak. Widzicie, u mnie tyle tak naprawdę. Mogłabym już zakończyć ten woolcast, ale mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć. W sumie dwie. Jedna to taka, że bardzo bym Was chciała zaprosić na targi, które już w tę sobotę. I mam nadzieję, że nie macie żadnej wymówki pod tytułem, że jest to daleko czy nie, ponieważ wiele osób z daleka przyjeżdża. Będą osoby z zagranicy, będą osoby z Warszawy, z Gdańska, z wielu miejsc w Polsce i na świecie, więc naprawdę niech odległość nie będzie dla Was wymówką. Ja Was jak najbardziej zapraszam, będzie cudownie, ja już nie mogę się doczekać, trochę się zaczynam stresować, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I wszystko dobrze, pięknie, ładnie pójdzie. Targi Yarnfest 2 grudnia od godziny 10 do godziny 18. Obserwujcie na Instagramie i obserwujcie wydarzenie na Facebooku, żeby być na bieżąco. Tam wszystkich wystawców prawie już ogłosiłam. Jeszcze trochę mi zostało. I tak, więc ja Was zapraszam. Jest jeszcze jeden temat, który chciałam Wam z Wami poruszyć, dlatego że on mi się ostatnio, tak mi umknął taki temat na Facebooku, na jednej z grup. Coś było takiego, że ktoś zarzucał osobom, że namawiają inne osoby do korzystania z włóczek lepszej jakości, nie z akrylu. A nie możemy tak negować akrylu, dlatego że nie każdego stać na coś innego. I ja jestem osobą, która jak najbardziej zachęca do zakupu nieakrylowych rzeczy, ale też chcę powiedzieć, że dla mnie bardzo ważne jest mówienie o tym, że mamy włóczki akrylowe i jakie mają właściwości włóczki akrylowe i jakie mają właściwości włóczki, nie wiem, wełna merino, alpaka i tak dalej. Jest to bardzo ważne, aby o tym mówić, ponieważ tutaj chodzi o świadomość. Tu nie chodzi o to, aby negować czy patrzeć się na innych, nie wiem, inaczej, ponieważ korzystają z akrylu. Dla mnie najważniejsze jest, że osoba, która zakupuje sobie akryl czy jakąkolwiek inną włóczkę, czy ona jest dobrej jakości, naturalna jest to włóczka czy nie, dla mnie nie ma znaczenia. Dla mnie najważniejsze jest to, że osoba świadomie dokonuje swojego wyboru. I mówię o tym
Dlatego, że ja kiedyś nie wiedziałam, czym jest akryl i nie wiedziałam, że akryl to jest złe tworzywo, to jest jakiś, wiecie, zły materiał, którego lepiej unikać i lepiej jest sobie uzbierać hajsy na jakiś sweterek z lepszego materiału, albo właśnie poprosić kogoś, żeby ktoś zrobił, albo ewentualnie nauczyć się i zrobić samemu. Więc to oczywiście nie jest tak, że ja na przykład neguję coś takiego. Mówię o tym głośno i mówię o tym po to, aby każdy z Was świadomie dokonywał swojego wyboru. Właśnie po to, aby każdy z Was wiedział, jakie są właściwości tego i tego i żeby dokonywał wyboru świadomie i tak jak chce. I ja doskonale rozumiem, że nie każdy może sobie pozwolić na te droższe włóczki, dlatego jak najbardziej nie można się patrzeć na tego typu wybory jakoś negatywnie, bo każdy ma prawo do swojego wyboru i niezależnie od tego, co stoi za tym wyborem, ważne, że ktoś właśnie, tak jak mówię, podejmuje świadomie tę decyzję. Się zaplątałam w tym wszystkim, co chciałam powiedzieć, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, co miałam na myśli. Dobrze, moi drodzy, wszystkie najważniejsze rzeczy już poruszyłam. Dajcie mi znać, co myślicie o sprzedaży rzeczy na podstawie moich wzorów. Czy zaskoczyła Was ta informacja? Jak do tego podchodzicie? Przyjmę wszystkie komentarze na klatę. Bo wiem, że to może być taki kontrowersyjny temat, ale tak jak Wam powiedziałam, ja chcę się rozwijać. Dajcie mi znać, co myślicie o kamizelce. Dajcie mi znać, czy będziecie na targach. Oraz dajcie mi znać, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jakie mamy. Zdajecie sobie sprawę ze swojej świadomości, jeżeli chodzi o wybór włóczek. I czy próbujecie rozmawiać też z innymi osobami na ten temat, bo to jest też bardzo ważne, żeby też rozmawiać z tymi osobami, żeby ze wszystkimi osobami, nie że z tymi osobami, które korzystają z akrylu, ale ze wszystkimi, bo może też tak być, że niektóre osoby myślą sobie, że jeżeli kupią alpakę, to są super ekstra fajne, ale czy wiedzą, co to jest? Czy wiedzą, co to jest za materiał w ogóle, więc warto jest rozmawiać w ogóle na ten temat. Tak, i uświadamiać ludzi. Więc dajcie mi znać, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten woolcast nie był chaotyczny. Życzę Wam cudownego dnia i mam nadzieję, że widzimy się w sobotę. Pozdrawiam. Hejka.